Hej! Cześć. I co, przekonałeś go? Nie, jeszcze nie. Wiesz co, zaczął ci podejrzewać. Ale co, że ja albo Krzysiek mamy coś z tym wspólnego? Nie, nie sądzę. Wiesz, zadawał pytania, skąd wiem o nim, o aplikacji. No, nie byłem przygotowany. No tak, no cholera. Nie pomyśleliśmy. No wiesz co, dam mu wizytówkę. Myślę, że oddzwoni. Wiesz co, muszę lecieć. Trzymaj się. Dobra, jasne. Dzięki. Trzymaj się, no, pa. Cześć, pa. Nie, no. Wiedziałem. Mało ci było, że już raz mnie wystawiłaś? Kacper, nie. Ja nie chcę cię tym razem oszukać. Naprawdę, uwierz mi. Serio. Nie wierzę ci. Skąd wzięłaś tego gościa? Nie. W co grasz? Mów. W nic, no. Jezus, po prostu nie chciałam ci wynagrodzić to, że straciłeś przeze mnie kiedyś tyle kasy. Naprawdę, nie mam złych intencji, no. Serio, tym razem nie. I co? Znalazłeś nagle wolontariusza na ulicy? Który teraz inwestuje w twoje byłe ofiary? Nie, posłuchaj. Ten gościu to jest tylko wspólnik Krzyśka, no, a tak naprawdę inwestorem ma być Krzysiek. Markowski? Tak. I od kiedy on zajmuje się startupami? No nie zajmuje się, no co z tego, jak po prostu no, ma głowę do interesów, tak jak ja. I oboje wiemy, że twoja aplikacja jest bardzo dobra i możemy na tym zarobić, jasne. No. Jasne. Już ci nie wierzę, wiesz? Kacper, no to poczekaj, dobra. Zróbmy tak. Jak mi nie wierzysz, to chodź ze mną na chwilę tam do Krzyśka, siedzi w knajpie i jego zapytaj. Zobaczysz, co on ci powie. Ale nigdzie z tobą nie idę. Jak już ostatnim razem poszedłem, to dostałem w łeb i straciłem 80 tysięcy. Dobra, nie histeryzuj. Na chwilę. Chodź, posłuchasz go i tyle. Cześć, Krzysiu. Słuchaj, Kacper już wszystko wie, widział mnie z Darkiem, także pogadajcie sobie po prostu, no. Cześć. Cześć, no. Skoro tak, to siadaj. Nie, dzięki. Czy to prawda, że chcesz zainwestować w moją aplikację? Tak, ale uspokój się, ochłoń trochę. Przepraszam, czego się napijesz? Kawę? Nie, niczego, dzięki. Poproszę jeszcze jedną białą. Jasne. Co ty taki zdenerwowany jesteś? A jaki mam być? Skoro nasłałeś na mnie jakiegoś obcego faceta, a potem zobaczyłem go z Moniką. Ona kiedyś mnie oszukała, to co sobie miałem pomyśleć? Ja nie jestem oszustem. To dlaczego tak kombinujesz? No właśnie dlatego. Jakbyś się na wstępie dowiedział, że za tym stoję ja i Monika, to nawet byś nie chciał rozmawiać. Nadal nie chcę. Drugi raz się nie dam nabrać. I nie życzę sobie udziału Moniki w żadnym moim biznesie. Kasper, czekaj. Jak będziesz tak emocjonalnie do wszystkiego podchodził, to ty w życiu żadnego interesu nie zrobisz. To może lepiej. Przynajmniej niczego nie stracę. Kasper, czekaj. Usiądź, pogadajmy jak dorośli ludzie.